Montujemy. Poszło. Cześć, cześć. Jest dzisiaj sobota. Ja szyję. Ostatnio dużo szyję, dużo szyję. I słuchajcie, dlatego mało nagrywam. Ale chcę Wam o czymś powiedzieć, przypomnieć tak naprawdę. Bo wiecie co? Bo ja już parę razy Wam i przedstawiałam sprawę, i przypominałam sprawę, jeżeli chodzi o Adę i Alana z kanału Adrenalina Vlog. Wiecie co, tam jest cały czas akcja, cały czas jest potrzebna pomoc, dlatego tak woli przypomnienia, tak to się mówi, chcę Wam o tej sprawie przypomnieć, bo wiem, że minęło dużo czasu od mojego ostatniego przypomnienia, ale sprawa jest nadal aktualna, nadal dobrze będzie, jak zajrzycie do Ady, czego teraz potrzeba. No oczywiście cały czas trzeba pieniędzy, no bo leczenie kosztuje, pieniądze są cały czas potrzebne, oni są cały czas pod opieką lekarzy. Z tego co wiem, to znowu ich czeka wizyta w Barcelonie, ale to tak jak mówię, wszystkie informacje tam u Ady na kanale znajdziecie w opisach zbiórki, tam wszystko jest napisane. Można brać udział w aukcjach, licytacjach. Do tego też Wam podam linka, bo jest cała strona na Facebooku temu poświęcona. Więc tak jak mówię, wchodzimy do Ady, patrzymy, w jaki sposób możemy pomóc i pomagamy po prostu. No, no i w sumie tyle. Nie będę się na ten temat rozgadywać. Jest akcja. Kto jest chętny i ma możliwości pomóc, pomagamy. Północ, słuchajcie, mamy. Właśnie teraz sobota zamienia się w niedzielę, a ja jestem przy rączkach, przekładam rączki na drugą stronę. Opowiem Wam, o właśnie, bo to jest okazja, żeby Wam cokolwiek poopowiadać, nagrać. Widzicie, ja miałam tylko tak, chciałam Wam powiedzieć, na jakim etapie jestem, bo tam się chwaliłam, że szyję, dużo szyję. No i tak chciałam się, wiecie, zobaczyć, nie? Zobaczyć. Ale tak teraz wpadłam na to, jak teraz zupełnie teraz wpadłam na to, że mogę Wam trochę poopowiadać. Słuchajcie, bo dzieci teraz miały wolny tydzień. Co za tym idzie? Nie musieliśmy wstawać do szkoły ich zaprowadzać. Ja się śmieję, bo jestem taka szczwana ostatnio, że jak Krzysiek ma angielski, to ten, to go wysyłam z dziećmi i on sobie gra w komuś. On nie chce mi się jej podnosić. Wezmę inną, a tą później podniosę, bo mnie się nie chce. Nie, to jest za mała agrafka. Dobra, chyba ja ją muszę tu znaleźć. Wait. Nurkuję pod biurkiem. O, mam dziadka. Jest oto i ona. Dobra. No. No, jak Krzysiek ma angielski, to on idzie dzieci rano zaprowadzać i... No i sobie od razu jedzie do Newcastle. Tam sobie ma, tam nie wiem, jakieś pół godziny, żeby połazić po sklepach czy coś i sobie idzie na zajęcia. No, ale tak czy inaczej, czuję się trochę wtedy taka, znaczy ograniczona. No wiecie, no o 14:30 ja już się muszę zbierać, a ja bardzo późno chodzę spać. No, ja tak właściwie przez całe życie chodzę późno spać. Dlatego ja się mało nadaję na jakieś tam ranne zmiany czy coś. Mam ten taki chronotyp. No, ale do rzeczy. Chodzi o to, że teraz po prostu cały dzień ja jak chcę, mogę siedzieć w domu, jak dzieci nie chodzą do szkoły, bo nie trzeba ich odbierać, nie trzeba ich zaprowadzać. W domu też spędzamy ze sobą, znaczy, wiecie co, jak ja teraz szyłam, to bardziej Krzysiek z nimi spędzał czas, to on z nimi wychodził na rower. No co prawda, poszliśmy na spacer tam, kiedy my poszliśmy na spacer? Nie pamiętam, co to było, chyba niedziela. Tak, to była chyba niedziela. No, byliśmy na spacerze, tutaj bardziej z dzieciakami w domu czas bardziej spędziłam niż na zewnątrz, ale znowu na rowery sobie z Krzyśkiem chodzili, a ja dzięki temu też miałam przestrzeń na to, aby
aby sobie szyć. No i oni sobie na przykład robili na dole kino domowe, popcornu na przykład narobili, porozkładali koce i poduszki na podłodze i sobie oglądali coś tam, jakieś bajki. No, a ja sobie szłam. I w rezultacie uszyłam 6 szoperek, chyba 5 szoperek, patrzę, 6, 12 plus 5, to już mamy, Jezus Maria, już tak późno, ja nigdy matematyki nie umiałam, ale teraz to już nawet z takim prostym działaniem mam problem. Ile tam miałam? 6 szoperek plus 6 szoperek, to mamy 10, plus 5, to mamy 15, plus kolejnych, to tylko 15 szoperek uszyłam, ale jeszcze woreczki szyłam, no. Więc no, przez tych parę dni uszyłam trochę tego. No i tutaj mam kolejnych tych z dzisiaj, ten wzór. Mam kolejnych 6 sztuk. No i one sobie trafią do, razem z tymi wcześniejszymi, co uszyłam, do polskich sklepów. Tamtych... Mam też trochę, tak jakby drugie tyle, powiedzmy. No. I sobie tak szyłam. No. Nie nagrywałam wam nic szczególnie, bo no się nawet posiłków nie chciało nagrywać. Zdarzył mi się czasami jakiś fajny, kolorowy posiłek, ale też tam kichałam to. No. Gotowaliśmy na zmianę raz Krzysiek, raz ja, jeśli chodzi o obiad. No, także ten czas, ten tydzień tak jakoś tak fajnie minął. I tak jak mówię, jestem bardzo usatysfakcjonowana ilością tego, co ja uszyłam. Mam nadzieję, że mi się to zwróci. O, wszystkie rączki poprzekładałam już. No i co? No i będę jeszcze dużo będę tego szyć. No nie dzisiaj, ale zamierzam naprawdę masę tego uszyć, masę tego uszyć. No. Pokażę wam w sumie. Czekajcie, ja wam pokażę. Cały czas tu jestem, jakby ktoś pytał. Jestem tu cały czas. Zobaczcie. Pierwszy wzór wam pokażę. To jest taka szoperka. Z tyłu taka. A z przodu taka, trochę urozmaicona wzorkiem. Drugi wzór. Taki. Pamiętacie, były takie ciemne szoperki i ten, i fartuszek. Nie wiem, czy się chwaliłam, czy wam pokazywałam. No. Bo miałam jedną stronę, miałam, bo to było z pościeli. Jedną stronę pościeli miałam taką ciemną, a drugą stronę pościeli właśnie miałam tą jasną, tą białą. No, więc tych białych uszyłam szoperki. I tu mam taki jakiś ortalion, po prostu rozbroiłam jakąś taką tą zasłonę, rozbroiłam. I z tej, widzicie, słyszycie, jak szeleści? No, to jest taki jej ortalion, taki z takimi kwiatuszkami jakby welurowymi. Widzicie? No i z tego uszyłam mało szoperek mi wyszło, bo nie miałam tego dużo materiału, ale też zawsze coś. Tam na drzwiach wiszą białe szoperki bawełniane. A jeszcze jedne bawełniane szoperki wiszą na tym, na wieszaczku. Mam tak półki, teraz postawione te dwa słupki. Mam postawione i między nimi mam taki, takie może szerokości miejsce do wieszania. Mam taki drążek, nie? No i tam też ich widzę parę wisi. No, zmęczona jestem, wiecie? A chcę przynajmniej przeprasować to, co teraz uszyłam dzisiaj. Aha, no i do tych wszystkich szoperek wyjechałam cały materiał, w sensie, że jak już nie było materiału na szoperki,
no to po prostu uszyłam woreczki. Jedynie mam jeszcze bardzo dużo tego materiału i zastanawiam się, czy uszyć woreczki, czy scrunchies. Jeżeli bym uszyła scrunchies, to one by poszły na eBaya ofertą. Bo to jest taki masowy produkt, niedrogi, a na eBaya u mnie moje takie, wiecie, wychuchane produkty. No, ale myślę, że na stronie lepiej jak będą. Znaczy mogą być tu i tu, ale chodzi o to, że na eBay jest ograniczona ilość, jaką mogę wstawić oferty. Nie wiem, czy to się liczy od jednej sztuki, czy to się liczy od jednego tak jakby produktu, pozycji. No i ten, i tam mam ograniczoną ilość wstawiania ofert. Więc tam chcę tylko takie masowe, fajne, tanie rzeczy wrzucać, żeby, znaczy masowe, no w sensie takim, o tam na przykład może się tą ofertą na przykład jakiś sklep detaliczny zainteresować, bo na przykład tam jest fajna, w ogóle fajnie jest na eBayu, wiecie co mi się podoba, jak się wrzuca ofertę, na przykład możesz zaproponować kupującemu już z automatu, na przykład jest produkt i na przykład jak ktoś kupuje jedną sztukę, to kosztuje produkt na przykład 2 funty, ale kiedy kupi 5 tych produktów, to wtedy można z automatu tam dać taką ofertę, że wtedy na przykład jeden produkt wychodzi, nie wiem, 2, co powiedziałam, że 2 funty, no to na przykład tutaj, nie wiem, funt 75 albo coś takiego, wiecie, nie? No, można takie różne opcje tam sobie tworzyć, to jest bardzo fajne. I na przykład jak ja bym dużo uszyła tego, na przykład, nie wiem, że jakby jakiś sklep by się zainteresował i te scrunchies do siebie kupił, żeby dalej sprzedawać. Czemu nie? No. Albo mogę uszyć woreczki. Chcę też zostawić trochę tego materiału na plecaki. Chcę uszyć jedną torebkę premium z tego materiału i chcę uszyć plecak premium z tego materiału. Czyli na pewno będzie podszewka. Będzie moja metka, bo tu nie ma metek w tych prostych torebkach. Będzie. Zastanawiam się, czy będą kryształki Swarovskiego, czy nie. No, ale u mnie torebki premium to są takie z podszewką, takie wiecie, wychuchane. A te proste też ładne, ale po prostu mniejszym nakładem pracy, tak naprawdę. No i pieniędzy mogę sobie pozwolić na to, że są po prostu tańsze, nie? No bo klienci są różni, niektórzy chcą tylko praktycznie podejść do tematu, czy nie wiem, choćby cenowo i kupić sobie szoperkę, która będzie spełniała swoje zadanie na zakupach, a są tacy klienci, którzy chcą nie dość, że mieć to praktyczne, to jeszcze chcą mieć, wiecie, jakieś takie naprawdę wyjątkowe, nie? No. Ja tak się rozgadałam, może nawet jutro vlog pójdzie. Bo skoro się tak rozgadałam, no to może. Tym bardziej, że zależy mi, żeby jak najszybciej to opublikować, ten vlog kolejny, bo tutaj ten apel o Alanie nagrałam wam wcześniej, nie? No. No, tak se z wami pogadałam teraz. No. Chcę chociaż przeprasować te rączki. Bo wiecie, jak ona jest tak przełożona, to muszę ją spłaszczyć, przeprasować. Jeszcze tutaj jeden szef i drugi szef. No, no i muszę tutaj, jak macie worek na torebkę, to jest na lewej stronie teraz, bo prawa strona jest no, taka wyraźniejsza, nie? No, to żeby tutaj lecieć następny szef, to znowu muszę to rozprasować, żeby to wszystko ładnie się tutaj, o, wiecie, no. Tak, żeby było ładnie, elegancko. Dobrze. Dobra, widzimy się następnym razem. Ja sobie jeszcze tu Ewelkę pooglądam, bo Ewelina wrzuciła dzisiaj bardzo późno vloga. Więc sobie ją tutaj doobejrzę. W międzyczasie będę prasować. Nie wiem, dzisiaj już chyba nie będę szła. No, chyba już wystarczy na dzisiaj. I sobie jutro na przykład dokończę. Albo że dzieci w poniedziałek pójdą do szkoły. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego. Dobranoc. Albo dzień dobry. Zależy, kiedy to oglądacie. Aha. Ale w ogóle,
No przecież. Kurczę, że ja już to miałam dawno zrobić, ale nie było okazji. I sobie obiecałam, że w kolejnym vlogu to zrobię, ponieważ mam nowych subskrybentów i bardzo, bardzo serdecznie chciałam pozdrowić moich nowych widzów. Starych widzów również, starych, to wiecie. No, chciałam bardzo, bardzo, tak jak mówię, pozdrowić moich widzów. Tych nowych, tych starych. Dziękuję za komentarze, dziękuję za wszystkie takie fajne rzeczy, które się u mnie na kanale dzieją. Oczywiście tam jest taka, wiecie, pod każdym filmem łapka w górę, to tam możecie zalajkować, nie? Tą łapkę w górę. Możecie oczywiście udostępniać vlogi. Są one, tak jak już kiedyś mówiłam, są one w trybie publicznym, więc udostępniać można. Abym mogła trafić ze swoimi treściami dalej gdzieś w świat czy w okolice. Komentarze jak najbardziej mile widziane. I ja często jak nagrywam, to JBL mi się wyłącza, zauważyliście? I jeszcze pytanie do Was z mojej strony, czy zechcielibyście może znowu jakieś Q&A? Jeżeli zechcielibyście Q&A, to tutaj pod tym filmem piszcie swoje pytania, piszcie pytanie, znaczy do Q&A wystarczy, że napiszecie Q&A i dwukropek i tam pytanie swoje zadacie, bo tak jak mówię, nowe osoby się pojawiły, być może chcielibyście o mnie wiedzieć coś więcej, albo chcielibyście coś, wiecie, przedyskutować. Tak to się pokazuje. Przedyskutować. No, być może, nie wiem, chcielibyście mnie bardziej poznać, bo być może czegoś tam nie wiecie, może czegoś tam w tych wcześniejszych vlogach na przykład nowe osoby nie dooglądały. Być może zrodziły się jakieś nowe pytania, a być może nie. Być może Was w ogóle nie interesuje to. No, ale mam nadzieję, że jednak trochę tak. No, no i co? Dobra, już nie przedłużam, bo ileż można gadać, gadać, gadać. A później nie będziecie chcieli tego oglądać, bo będzie za długie. No, także trzeba porcjować treści. Dobra, trzymajcie się. Kończę pracę na dzisiaj. Znaczy, jak zrobię to, co zaplanowałam, czyli wyprasuję te tam. No i idę spać.